Rozdział czwarty i Gramul, czyli Mrowie. Dotkliwy głód i palące pragnienie trapiły Atreju. Dwa dni temu opuścił bagna smutku i odtąd błąkał się po skalistej pustyni, w której nie było ani śladu życia. Resztki prowiantu, jakie mu jeszcze pozostały, zatonęły wraz z Artaksem w czarnych wodach. Na próżno Atreju grzebał rękoma pomiędzy kamieniami, aby znaleźć przynajmniej jakiś korzeń. Nic tu nie rosło, nawet mchy czy plachowce. Początkowo rad był, że znów czuje twardy grunt pod stopami, ale z czasem musiał przyznać się przed sobą, że jego sytuacja raczej się jeszcze pogorszyła. Zabłądził. Nie mógł już nawet ustalić, w którą stronę świata idzie, bo gdziekolwiek spojrzał, półmrok był jednaki i udaremniał wszelką orientację. Zimny wiatr owiewał nieustannie skalne iglice, które piętrzyły się wszędzie wokoło. Wspinał się na grzbiety górskie i skalne granie, trapywał się i znów schodził w dół, ale za każdym razem rozciągał się przed nim jedynie widok na coraz dalsze góry, za którymi znów ciągnęły się łańcuchy gór. I tak aż po horyzont ze wszystkich stron. Nic żywego, ani chrabąszcza, ani mrówki, ani nawet sępów, które zwykle cierpliwie podążają za zbłąkanym wędrowcem, aż padnie z wyczerpania. Nie ulegały już wątpliwości, krainą, w której się zabłąkał, były martwe góry. Bardzo niewielu je kiedykolwiek widziało, a bodaj nikt z nich nie wrócił. Ale w opowieściach, jakie aktreju słyszał wśród swoich, była o nich mowa, przypominał sobie strofę starej pieśni. Lepiej, łowco zbłąkany, w bagnach ci utonąć, bo w krainie martwych gór jest przepaść głęboka. Mieszka tam i gramul, czyli mrowie, ze strachu najstraszniejszy. Nawet gdyby Atreju wiedział, w którym kierunku powinien iść, aby zawrócić, nie było to możliwe, zbyt daleko się zapuścił, mógł już tylko iść dalej, Gdyby chodziło jedynie o jego własną osobę, to być może usiadłby w jakiejś jaskini i czekałby tam spokojnie na śmierć, jak to w takich wypadkach czynili zwykle łowcy z jego ludu. Lecz był na szlaku wielkiego poszukiwania: chodziło o życie dziecięcej cesarzowej i o całą fantazjanę, nie wolno mu było zrezygnować. Posuwał się więc coraz dalej to w górę, to w dół, i niekiedy uprzytamniał sobie, że długi czas szedł jak śpiące, a tymczasem jego duch przebywał w innych rejonach i bardzo niechętnie powracał. Bastian wstryknął się. Zegar na wieży wybił pierwszą, na dzisiaj koniec z lekcjami. Bastian nasłuchiwał hałasów i krzyków dzieci na dole, które wypadały z klas i pędziły po korytarzach. Słychać było tu pod wielu nóg na schodach. Potem jeszcze przez krótki czas rozbrzmiewały różne nawoływania z ulicy, a w końcu w szkole zapanowała cisza. Ta cisza legła na sercu Bastiana jak ciężka, przetłaczająca kołdra, która groziła mu uduszeniem. Od tej chwili będzie sam jak palec w wielkim gmachu szkoły. Cały dzień najbliższą noc, kto wie, jak długo. Od tej chwili sprawa zrobiła się poważna. Tamci szli teraz do domu na obiad. Pacjent też był głodny i marzł mimo koców narzuconych na ramiona. Nagle stracił wszelką otuchę. Jego cały plan wydał mu się zupełnie zwariowany i bezsensowny, chciał iść do domu, zaraz, z miejsca. Był jeszcze czas, do tej pory ojciec nie mógł jeszcze niczego zauważyć. Pasjent nie musiałby mu nawet mówić, że dzisiaj zwagarował. Oczywiście kiedyś to się wyda, ale trochę czasu upłynie, a sprawa skradzionej książki? Tak, do tego też trzeba będzie. Do tego też trzeba się będzie kiedyś przyznać. Ojciec w końcu zniesie to, jak znosił wszystkie rozczarowania, jakie sprawią mu Bastian. Nie było powodu się go bać. Prawdopodobnie pójdzie nic nie mówiąc do pana Korandera i wszystko załatwi. Bastian sięga już po książkę koloru miedzi, aby schować ją do teczki, a potem zastygł bez ruchu. Nie, powiedział raptem głośno w ciszę strychu. Atreju nie zrezygnowałby tak szybko tylko dlatego, że jest mu trochę trudno. Co zacząłem, muszę doprowadzić do końca. Za daleko zaszedłem, żeby wracać. Mogę już tylko iść dalej, cokolwiek z tego wyniknie. Poczuł się bardzo samotny, a jednocześnie była w tym uczuciu jakby duma. Duma z tego, że okazał siłę i nie uległ pokusie. Chyba jednak był odrobinę podobny do Atreju. Nadszedł moment, w którym Atreju rzeczywiście nie mógł już dalej iść. Przed nim ziała głęboka przepaść. Wspaniałej grozy tego widoku nie sposób opisać słowami. Krajną martwych gór przecinała rozpadlina mająca chyba z pół mili szerokości. Jej głębi niepodobno było ocenić. Atrej leżał na skalnym występie przy samym skraju odchłani i wpatrywał się w ciemności w dole, które zdawały się sięgać aż do środka ziemi. Wziął leżący nieopodal kamień wielkości ludzkiej głowy i cisnął go najdalej jak mógł. Kamień spadał, spadał i spadał, aż pochłonął go mrok, a traju wytężał słuch, ale jego uszu nie doszedł żaden odgłos uderzenia, choć czekał długo. A potem zrobił jedyną rzecz, jaka mu pozostała: począł wędrować wzdłuż głębokiej przepaści. Lada chwila spodziewał się spotkania z owym ze strachów najstraszniejszym, o którym opowiadała stara pieśń. Nie wiedział, co to było za stworzenie, wiedział tylko, że jego imię brzmiało i gramul. Głęboka przepaść biegła zygzakiem przez górską pustynię, i oczywiście nad jej brzegiem nie było żadnej drogi, również i tutaj wznosiły się skalne turnie, na które musiał się wdrapywać, i które czasem niebezpiecznie się pod nim chwiały, niekiedy wyrastały przed nim ogromne bloki kamienne, które musiał mozolnie obchodzić. Niekiedy ku rozpadlinie opadały hałdy żwiru, które osypywały się ledwie przez nie przeszedł, nieraz tylko mały skrawek dzielił go od przepaści. Gdyby wiedział, że jego tropem podąża prześladowca i z każdą godziną coraz bardziej się zbliża, to może zaryzykowałby jednak jakiś nierozważny krok, który na tej trudnej trasie drogą mógłby go kosztować. Była to owa istota z ciemności, która ścigała ad Atreju, odkąd wyruszył w drogę. Z czasem jej postać zgęstniała tak dalece, że dało się wyraźnie dostrzec jej kontury. Był to wilk czarny jak smoła i duży jak bizon. Z nosem, wciąż przy ziemi, biegł śladem Atreju przez skalistą pustynię martwych gór. Język wysunął daleko z pyska, wysoko uniósł górną wargę, odsłoniąc straszliwe kły. Świeży trop mówił mu, że już niewiele mil dzieliło go od ofiary, a odległość zmniejszała się nieubłaganie. Ale Atrey nic nie wiedział o swoim prześladowcy i wybierał sobie drogę ostrożnie i powoli. Znajdował się akurat w wąskiej grocie, wiodącej niczym kręta rura przez masyw... Skalny, gdy raptem usłyszał łomot, którego nie umiał sobie wytłumaczyć, bo nie był podobny do żadnego innego hałasu, jaki kiedykolwiek dotarł do jego uszu. Był to huk, ryk i szczęk, a jednocześnie Atreju czuł, jak zatrzęsła się cała skała, w której wnętrzu się znajdował, i pochwycił trzask kamiennych bloków, odrywających się z łoskotem od skalnych ścian. Czekał chwilę, aż owo trzęsienie ziemi, czy też co to tam mogło być. Ustanie. Kiedy jednak nie ustępowało, zaczął pełzać dalej, dotarł wreszcie do wyjścia i ostrożnie wysunął głowę. I oto zobaczył. Ponad mrokiem głębokiej przepaści, rozpięta między jej krawędziami, wisiała niebywałych rozmiarów pajęczyna, a w jej kleistych niciach, grubych jak liny, miotał się wielki biały smok szczęścia. Walił ogonem i łapami, jak szalony, wikłając się coraz bardziej beznadziejnie. Smoki szczęścia należą do najrzadszych zwierząt w fantazjanie. Nie są wcale podobne do zwyczajnych smoków czy bazyliszków, które jak olbrzymie, wstrętne węże zamieszkują głębokie pieczary, buchają smrodem i strzegą jakichś prawdziwych albo urojonych skarbów. Takie płody chaosu odznaczają się przeważnie złośliwym lub ponurym charakterem, mają nietoperzowate, błoniaste skrzydła, na których mogą hałaśliwie i ociężale unieść się w powietrzu, zieją ogniem i dymem. Smoki szczęścia natomiast są tworami powietrza i ciepła, istotami o niepohamowanej radości i mimo potężnych rozmiarów lekkimi jak letnie obłoki, to też do latania nie potrzeba im skrzydeł. Pływają w podniebnych przestworzach jak ryby w wodzie. Widziane z ziemi wyglądają jak powolne błyskawice. Najdziwniejszy jest ich śpiew. Głos smoków szczęścia brzmi jak złoty grzmot wielkiego dzwonu, a kiedy mówią cicho, wydaje się, jakby owo brzmienie dochodziło z daleka. Komu zdarzyło się słyszeć kiedyś ten śpiew, nie zapomina go już do końca życia i opowiada o nim jeszcze swoim wnukom. Ale smok szczęścia, którego zobaczył teraz Atreju, doprawdy nie znajdował się w sytuacji narastającej do śpiewu. Długie, giętkie ciało, którego łuski koloru masy perłowej iskrzyły się różowo i biało, zawisło poskręcane i spętane w olbrzymiej pajęczynie. Długie wąsy u pyska, bójna grzywa i frędzl na ogonie były zaplątane w kleisteliny, liny, tak że zwierzę ledwo mogło się ruszyć. Tylko kuliste oczy jej Lśniły rubinowo i wskazywały, że smok jeszcze żyje. Wspaniałe zwierzę krwawiło z wielu ran, bo było tam jeszcze coś innego, coś olbrzymiego, co wciąż spadało błyskawicznie na białe ciało smoka, jak ciemna chmura, nieustannie zmieniająca swój kształt. Raz przypominało gigantycznego pająka o długich nogach, wielu płonących oczach i grubym tułowiu, pokrytym czarną, skłębioną geswiną włosów, to znów stawało się, i jedną wielką dłonią z długimi szponami, która starała się zmiażdżyć Smoka Szczęścia, a w następnej chwili przeobrażało się w gigantycznego czarnego skorpiona, atakującego nieszczęsną ofiarę trującym żądłem. Walka między tymi dwiema potężnymi istotami była straszna. Smok Szczęścia bronił się jeszcze, ziąc niebieskim ogniem, które osmalał szczecinę chmuro podobnego stwora. Dym buchał i wirował w skalnej rozpadlinie. Fetor prawie uniemożliwiał atraju oddechanie. Smok raz nawet zdołał odgryźć przeciwnikowi jedną z długich nóg. Lecz oddzielona kończyna nie spadła w błąd przepaści, tylko przez chwilę poruszała się samotnie w powietrzu, po czym wróciła na swoje poprzednie miejsce i na nowo złączyła się z ciemnym, chmurzastym tułowiem. I tak działo się stale. Zdawało się, że smok gryzie próżnię, ilekroć udało mu się chwycić zębami którąś z kończyn. Dopiero teraz Atrej dostrzegł to, co dotychczas uszło jego uwagi. Cały ten przerażający stwór nie miał jednego stałego ciała, lecz składał się z niezliczonych małych, stalowo-niebieskich owadów, które brzęczały jak rozwścieczone szerszenie i w gęstej chmarze tworzyły coraz to nowe kształty. Był to i gramul i Atrej zrozumiał, dlaczego nazywano go mrowiem. Wyskoczył z ukrycia, złapał klejnot na piersi i krzyknął najgłośniej jak mógł stać! W imieniu dziecięcej cesarzowej! Stać! Jednak wśród ryków i parskań walczących stworzeń jego głos zaginął. On sam ledwie go słyszał. Nie zastanawiając się, pobiegł po kleistych linach pajęczyny ku walczącym. Pajęczyna furczała pod jego stopami, a Treju stracił równowagę, przeleciał przez oko sieci, zawisnął już tylko na rękach nad mroczną otchłanią, podciągnął się, przykleił, oderwał i pospieszył dalej. I Gramul poczuł nagle, że coś się do niego zbliża. Odwrócił się z błyskawiczną szybkością, a jego wzrok budził trwogę. Była to już tylko olbrzymia, stalowo-niebieska twarz z jednym okiem powyżej nasady nosa, które pionową źrenicą z niewyobrażalną złością wpatrywało się w atreju. Pasjan wydał cichy okrzyk przerażenia. Okrzyk przerażenia przetoczył się przez wąz powracając echem tu to tam i Gramol obracał swoim okiem w lewo i w prawo, żeby zobaczyć, czy jest tam jeszcze inny przybysz, bo tego okrzyku nie mógł dać chłopak, który stał przed nim jak sparaliżowany ze zgrozy, ale nikogo innego nie było. – Czyżby on w końcu usłyszał mój okrzyk? – pomyślał Bastian do głębi zaniepokojony, – ale to przecież zupełnie niemożliwe. I oto Atreju usłyszał głos Igramula. Był to głos bardzo wysoki i z lekka ochrypły, który ani rusz nie pasował do olbrzymiej twarzy i Igramul, mówiąc, nie poruszał wargami. Było to brzęczenie ogromnego roju szerszeni, które ułożyło się w słowa. nóg usłyszała Atreju, po tak długim, długim okresie głodu od razu dwa przysmaki. Jaki to szczęśliwy dzień dla Igramula. Atrey musiał zebrać wszystkie siły, podsunął blask pod jedyne oko potwora i spytał – znacie ten znak? – Podejdź bliżej, dwunogu – zabrzęczał wielogłosowy chór. – I gramul nie widzi za dobrze. Atreju postąpił krok w stronę tej twarzy. Jej usta otworzyły się teraz. Zamiast języka miała nieprzeliczone migotliwe czułki, kleszcze i macki. – Jeszcze bliżej – zaszumiał rum. – "Rój." Chłopiec postąpił krok naprzód i stanął tak blisko twarzy potwora, że wyraźnie dostrzegał miliardy pojedynczych stalowo niebieskich owadów, które wirowały chaotycznie jak oszalałe, a równocześnie straszliwa twarz pozostawała niewzruszona. Jestem Atreju – powiedział, i występuję z polecenia dziecięcej cesarzowej. Przechodzisz nie w porę, odparło po chwili gniewne brzęczenie. Czego chcesz od igramula? Jak widzisz, jest bardzo zajęty. Chcę tego smoka szczęścia, stwierdził Atreju. Dajcie mi go. Po co ci on, dwunogu Atreju? W bagnach smutku straciłem konia. Muszę dostać się do południowej wyroczni, bo tylko Ujulala może mi powiedzieć, kto potrafi nadać nowe imię dziecięcy cesarzowej. Jeśli ona go nie dostanie, będzie musiała umrzeć, a z nią cała fantazjana. Także wy i Gramulu, których nazywają mrowiem. Ach, wydobył się z twarzy przeciągły dźwięk. Czy to z tego powodu pojawiają się owe miejsce, gdzie już nic nie ma? Tak, odrzekł Trejo, więc i wy o tym wiecie, i Gramulu. Ale południowa wyrocznia jest zbyt odległa, ażebym w czasie, jaki może trwać moje życie, zdołał do niej dotrzeć. Dlatego domagam się od was tego smoka, jeśli on mnie poniesie, to może drogą powietrzną uda mi się jeszcze osiągnąć cel. Z wirującego roju, który tworzył twarz i gramula, doszedł dźwięk, który mógł być wielogłosowym chichotem. – Mylisz się dwunogo atreju. Nic nam nie wiadomo o południowej wyroczni i nic o ujulali, ale wiadomo nam, że smok już cię nie poniesie, a nawet gdyby nie był ranny, wasza podróż trwałaby tak długo, że dziecięca cesarzowa przez ten czas umarłaby na tym swoją chorobę. Nie swoim dwunogo atreju, lecz jej życie musisz mierzyć swe poszukiwanie. Spojrzenie oka z pionową źrenicą było nie do zniesienia i Atreju spuścił głowę. To prawda, przyznał cicho. Poza tym, ciągnęła potworna twarz, w ciele smoka jest trucizna i gramula. Pozostała mu najwyżej godzinka życia. W takim razie, wymamrota Atreju, nie ma już żadnej nadziei ani dla niego, ani dla mnie, ani też dla was i gramulu. No cóż zabrzęczał głos. Igramul przynajmniej jeszcze raz by sobie dobrze podjadł, ale wcale nie jest powiedziane, że to rzeczywiście ostatni posiłek Igramula. On zna pewien sposób, żeby cię w okamgnieniu przenieść do południowej wyroczni. Tylko czy ten sposób ci się spodoba dwunogu Atreju? To jest pytanie. O czym wy mówicie? To tajemnica Igramula, także stworzenia głębokiej przepaści mają swoje tajemnice dwunogu Atreju Igramul swoje nikomu dotąd nie wyjawił, a i ty musisz przysiąc, że nigdy tego nie zdradzisz, bo to byłoby ze szkodą dla Igramula. Och, z jaką szkodą, gdyby wieść o tym się rozeszła? Przysięgam, gadajcie. Olbrzymia, stalowo-niebieska twarz pochyliła się lekko i zamręczała ledwo dosłyszalnie. Musisz się zgodzić, że Igramul cię ugryzie. traj cofnął się przerażony. Trucizna i gramula, ciągnął głos, zabija w ciągu godziny, ale temu, kto nosi ją w sobie, daje zarazem moc przeniesienia się w dowolne miejsce fantazjany. Pomyśl tylko, gdyby to się rozeszło, wszystkie ofiary wymknęłyby się i gramulowi. Godzina? zawołał Atrejo, ale cóż ja wskrom w ciągu jednej godziny? No cóż, zaszumiał rój. Bądź to bądź, to więcej niż wszystkie godziny, jakie tu ci jeszcze pozostały. Decyduj się. Atreju walczył ze sobą. Wypuścicie smoka szczęście, jeśli poproszę was o to w imieniu dziecięcej cesarzowej? zapytał wreszcie. Nie, odrzekła twarz. Nie masz prawa prosić o to, Igramula, nawet nosząc auryn, blask. Dziecięca cesarzowa pozwala nam być takimi, jacy jesteśmy. Dlatego Igramul także poddaje się jej znakowi. A ty o tym wszystkim dobrze wiesz. Atryn nadal stał ze spuszczoną głową. To, co powiedział Igramul, było prawdą, więc nie mógł uratować Smoka Szczęścia. Jego własne życzenia nie liczyły się. Uniósł głowę i powiedział. Czyń coś zaproponował. Stalowo-niebieska chmura błyskawicznie rzuciła się na niego i spowiła go ze wszystkich stron. Poczuł szalony ból w lewym ramieniu i pomyślał już tylko do południowej wyroczni. Potem zrobiło mu się czarno przed oczami. Gdy w krótki czas później pojawił się w tym miejscu wilk, zobaczył olbrzymią pajęczynę, ale już nikogo więcej, ślad, którym dotychczas podążał, urwał się raptownie i mimo wszelkich wysiłków nie udało się go odnaleźć. Bastian przerwał lekturę, czuł się fatalnie, jakby sam miał w swoim ciele truciznę i gramula. Dzięki Bogu powiedział cicho do siebie, że nie jestem fantazjanie, na szczęście w rzeczywistości nie ma takich potworów, cała ta historia jest po prostu zmyślona. Ale czy naprawdę była po prostu zmyślona? Jak w takim razie było możliwe, że i Gramul, i prawdopodobnie również Atraju usłyszej okrzyk przerażenia Bastiana? Ta książka zaczęła powoli stawać się dla niego niesamowita.